Mamy dany podzbiór V w R3, to jest zbiór tych wektorów, których współrzędne spełniają równanie x1 plus x2 plus x3 jest równe 0. Czyli co? Czyli mamy jedno równanie liniowe, jednorodne, tak? Z prawą stroną równą 0. No to wiemy, że zbiór rozwiązań zawsze stanowi podprzestrzeń, czyli ten zbiór V to jest podprzestrzeń w R3 i naszym zadaniem jest znalezienie rzutu ortogonalnego na tę podprzestrzeń V. I w jednym z poprzednich filmów była mowa, jak to zrobić. Mianowicie tam wyprowadziliśmy następujący wzór, że jeżeli mam pewną podprzestrzeń w Rn, i mam w niej bazę, B1, B2 aż do BK, to są wektory bazy, to wtedy tworzę taką macierz, kolejne kolumny tej macierzy to są kolejne wektory tej mojej bazy w V, to jest macierz N na K, no i tu był taki wzór, prawda? Tutaj wszystko tutaj ma sens, ta macierz jest odwracalna, to też było pokazywane i jest konkretny wzór na macierz tego rzutu ortogonalnego na podprzestrzeń V. Czyli co? Czyli żeby zastosować ten wzór, to powinniśmy znaleźć bazę w tej naszej podprzestrzeni V, czyli innymi słowy rozwiązać ten układ równań. No, to jest jedno równanie, bardzo proste. To rozwiązanie polega na tym, że na przykład x3 pisze, że x3 musi być równe minus x1 minus x2, prawda? No x1 i x2 są dowolne. Dowolne liczby rzeczywiste. Czyli widzimy, że mamy taką dwuwymiarową rodzinę rozwiązań. No i tak jakbyśmy się spodziewali, prawda? Mamy jedno równanie liniowe na trzy niewiadome. No to zbiór rozwiązań jest dwuwymiarowy. Czyli V to jest zbiór wektorów na takiej postaci x1, x2, minus x1, minus x2. No gdzie x1, x2 to są dowolne liczby rzeczywiste. Albo też inaczej, prawda, każdy taki wektor możemy zapisać w następujący sposób. X1, X2, prawda, to możemy zapisać jako X1, 0, minus X1, jako sumę dwóch rzeczy, prawda. Pierwszy wektor zawiera współrzędną X1, a drugi zawiera X2. No i teraz jeszcze możemy zapisać jako kombinację liniową dwóch ustalonych wektorów, mianowicie x1 razy 1, 0, minus 1 plus x2 razy 0, 1, minus 1. Tak, czyli widzimy, że nasza przestrzeń jest, każdy wektor z naszej przestrzeni jest kombinacją liniową dwóch wektorów. Tak, czyli to jest przestrzeń rozpięta na tych dwóch wektorach. Teraz te dwa wektory są liniowo niezależne, no to łatwo zobaczyć, dlatego że prawda, na pierwsza współrzędna to jest 1, 0, a druga na odwrót, więc prawda, jeżeli taki wektor jest 0, to x1 musi być 0 i x2 musi być 0. Tak? Czyli te wektory są liniowo niezależne, czyli one stanowią bazę w naszej podprzestrzeni V. Czyli nasza podprzestrzeń V, inny zapis, to jest przestrzeń rozpięta na wektorach 1, 0, minus 1, 0, 1, minus 1. No dobrze. No i teraz widzimy już, że musimy zbudować, czyli mamy wektory bazy, tworzymy tę macierz. No i następnie stosujemy do tego ten wzór. Ale my w tym filmie zrobimy to inaczej, żeby pokazać, że czasem można zrobić to inaczej i będzie trochę mniej rachunków. Jeżeli ktoś chce, to zachęcam, żeby prawda, dokończyć, poćwiczyć, jeszcze zastosować sobie ten wzór do tej macierzy, przeliczyć to wszystko jeszcze raz i potem zobaczyć, czy jest to samo, co zrobimy innym sposobem. Ale teraz, żeby sobie uświadomić, jak to zrobić inaczej, to chciałem jeszcze wrócić do tego, skąd ten w ogóle rzut się bierze, mianowicie stwierdzenie o rozkładzie ortogonalnym. Prawda? Czyli podprzestrzenie w Rn chodzą parami, mianowicie każda podprzestrzeń ma swoje dopełnienie ortogonalne, no i było ważny był wzór, że dwa razy dopełnienie ortogonalne to jest z powrotem V. Czyli te podprzestrzenie chodzą parami i teraz stwierdzenie o rozkładzie ortogonalnym mówiło, że jak mam dowolny wektor w Rn, to mogę go zapisać w jednoznaczny sposób jako sumę dwóch wektorów,
z których jeden właśnie należy do naszej, mojej podprzestrzeni V, a drugi należy do jej dopełnienia ortogonalnego. No i ten wektor tutaj to jest właśnie P V na X, a ten wektor tutaj to jest rzut na ortogonalne dopełnienie przestrzeni V od X. No, czyli widzę, że jak mam X i V, to mam W i na odwrót. Tak? Czyli z tego równania widzę, że V to jest no, X minus W, no, albo też równoznacznie W to jest X minus V. Lub też, jeżeli chcę operować na macierzach, jeżeli nazwę sobie może użyję teraz tak, jeżeli PV macierz PV to jest macierz D i macierz PV ortogonalny to jest, przepraszam, C, a to jest D, to widzę, że co, że a to jest macierz jednostkowa, czyli mam macierz jednostkowa razy X, to jest CX plus DX, tak? Dla każdego wektora X. No to skoro dla każdego, to te macierze po prostu muszą być, spełniać taki warunek, tak? Czyli no, to jest jakby inne zapisanie tych wzorów, ale widzę, że jeżeli mam macierz, że macierz C to jest macierz jednostkowa minus macierz D na przykład. Czyli jeszcze raz, jeżeli znam macierz rzutu ortogonalnego na V, to bardzo łatwo mogę znaleźć macierz rzutu ortogonalnego na dopełnienie ortogonalne i odwrotnie. Teraz zastanówmy się, czy może w naszym przypadku nie będzie łatwiej znaleźć tej macierzy D. Prawda? Czyli macierz rzutu ortogonalnego na ortogonalne dopełnienie V. Teraz zobaczmy, co to jest właściwie V. Jeszcze raz. To nasze równanie spełniane przez V to było to równanie. Teraz, jeżeli zapiszemy to równanie w postaci macierzowej, to co? To mamy macierz 1, 1, 1 w działaniu na wektor x1, x2, x3 jest równe 0. Aha, czyli widzimy, że nasza macierz V, przepraszam, nasza przestrzeń V to jest jądro tej macierzy 1, 1, 1. Czyli widzimy, że nasza podprzestrzeń V jest opisana bezpośrednio no jako jądro pewnej macierzy. Ale też inaczej, to x1 plus x2 plus x3 to przecież jest nic innego jak iloczyn skalarny wektora 1, 1, 1 razy x1, x2, x3. Prawda? Iloczyn skalarny. No co zresztą to jest bezpośrednio wynika z tego zapisu, ale może sobie warto to uświadomić. Czyli nasze równanie mówi, że rozwiązania naszego równania to są wektory, których iloczyn skalarny z wektorem 1, 1, 1 jest 0. Czyli nasza V jest dopełnieniem ortogonalnym przestrzeni rozpiętej na wektorze 1, 1, 1. Czyli V to jest dopełnienie ortogonalne przestrzeni rozpiętej na wektorze 1, 1. Czyli, czyli innymi słowy, V ortogonalne to jest przestrzeń rozpięta właśnie na tym jednym wektorze. No i teraz jeżeli zobaczymy, że bardzo łatwo jest, że ten wzór, który mamy tutaj, no bardzo łatwo wszystko to policzyć, jeżeli A jest macierzą, która ma jedną kolumnę, no rachunków jest dużo mniej. Może jeszcze warto narysować sobie tę sytuację, prawda? Czyli co? Czyli mamy pewien jednorodny układ równań, czyli mamy pewną płaszczyznę, prawda? Czyli obrazek do naszego problemu jest następujący. Mamy pewną płaszczyznę, to jest nasze V, płaszczyznę, która przechodzi przez 0, to jest nasze V, no i mamy wektor prostopadły, prawda? Czyli ta nasza płaszczyzna, do każdej płaszczyzny w R3, prawda, jest jeden prostopadły wektor. Tu jest kąt prosty, tak? I to jest ten wektor, prawda? To jest ta podprzestrzeń rozpięta na wektorze 1, 1, 1. I to jest nasze V ortogonalne. Albo inaczej, prawda, nasza przestrzeń V jest dopełnieniem ortogonalnym wektora
czy też podprzestrzeni, to jest akurat to samo rozpiętej na wektorze 1,1. Dobrze, teraz jeszcze może taka dygresja. Gdybyśmy mieli nie jedno równanie, a kilka równań, no to znaczy byśmy mieli V, mogłoby być dane jako jądro pewnej, no macierzy B nazwijmy też, przy czym ta B mogłaby mieć sobie kilka, no na przykład to by było kilka równań, czyli to była macierz układu równań, niekoniecznie jeden wiersz, ale kilka wierszy. I chcemy znaleźć, to wtedy V ortogonalne, wiemy, że w jednym z poprzednich filmów też wiemy, że dopełnienie ortogonalne wtedy jest obrazem B transponowane. Prawda? Czyli znowuż, jeżeli mam, czasem łatwiej może być znaleźć rzut ortogonalny na dopełnienie ortogonalne jądra, no bo wiemy, że to ma być obraz, czyli coś, co jest rozpięte na wektorach macierzy B transponowane i wtedy do macierzy B transponowane możemy stosować ten wzór zamiast macierzy A tutaj. Tylko, prawda, muszę jedną uwagę poczynić, mianowicie macierz A transponowany A musi być odwracalna, czyli to naprawdę musi być baza, czyli kolumny tej macierzy muszą być liniowo niezależne. To znaczy, że wiersze, że te równania muszą być liniowo niezależne, czyli wiersze macierzy B, żeby ten wzór zastosować, muszą być liniowo niezależne. To nie ma problemu, jeżeli macierz B ma tylko jeden wiersz, to jeżeli jest niezerowy wiersz, no to on oczywiście jest liniowo niezależny. Jeżeli jest więcej, to muszę sprawdzić najpierw, czy te wiersze są liniowo niezależne. No więc to mogę oczywiście zastosować jakąś redukcję wierszową, częściowo przynajmniej, nie muszę do końca rozwiązywać tego układu równań. Więc może się okazać, że pracy jest troszkę mniej, no, w zależności od tego, prawda, ile jest tych równań, ile niewiadomych. Jeżeli jest, no dobrze. W każdym razie na pewno jak jest jedno równanie, to łatwiej dużo jest znaleźć, prawda, znaleźć wzór na dopełnienie, rzut ortogonalny na dopełnienie ortogonalne. Dobrze, no to teraz tak, czyli to jest nasza, czyli nasza macierz B transponowane, to jest właśnie to u nas, czyli B transponowane to jest ten 1, 1, 1. Prawda, i teraz chcemy w miejsce A, prawda, tutaj w miejsce A musimy wstawić nasze B transponowane, czyli nasza macierz D. To będzie tak, B transponowane, transponowane, czyli dwa razy transpozycja, to jest z powrotem B, razy B do minus pierwszy. O, to będzie to. Teraz co to jest B transponowane? No B to jest 1, 1, 1, B transponowane to jest 1, 1, 1, no, czyli ten iloczyn, to jest iloczyn skalarny wektora 1, 1, 1, czyli to jest po prostu macierz 1 na 1, czyli liczba 3, prawda? 1 plus 1 plus 1. No to odwrotność to jest, to, czyli to tutaj, to jest 1 trzecia. No to ja mogę wyłączyć przed mnożenie, prawda? Bo to jest liczba, czyli tutaj nie ma problemu z kolejnością. No i co? I muszę napisać ten wzór 1, 1, 1, to jest moja macierz B transponowane razy 1, 1, 1. No, czyli to będzie macierz 3 na 3, też dosyć szybko się ją liczy, mianowicie taka macierz, która ma same jedynki. Dobrze, i to jest macierz rzutu ortogonalnego na dopełnienie ortogonalne, V, czyli teraz macierz PV, czyli ta macierz C, czyli to jest macierz jednostkowa. Minus ta macierz 1 trzecia, 1, 1, 1. Czyli co, na przekątnej będzie 1 minus 1 trzecia, czyli na przekątnej będą 2 trzecie, 2 trzecie, 2 trzecie, 2 trzecie, a poza przekątną jest 0 minus 1 trzecia, czyli minus 1 trzecia wszędzie. O. I to jest nasza macierz rzutu ortogonalnego na naszą podprzestrzeń V. No i teraz, jak mówiłem, zachęcam, żeby może wykonać jeszcze dla ćwiczenia, prawda, zastosować ten wzór bezpośrednio dla macierzy A, którą mamy tutaj, no i sobie porównać, tak, ile pracy
ile pracy się wykonuje jednym sposobem, ile pracy się wykonuje drugim sposobem. Także czasem jest łatwiej, prawda, użyć tego faktu, że jeżeli moja podprzestrzeń jest zadana jako zbiór rozwiązań pewnego układu równań, czyli jako jądro pewnej macierzy, to czasem szybciej jest znaleźć rzut ortogonalny na ortogonalne dopełnienie tej mojej przestrzeni, czyli obraz macierzy transponowanej i następnie rzut ortogonalny na V to będzie macierz jednostkowa właśnie minus macierz tego rzutu na dopełnienie ortogonalne.